Cześć, witajcie. W dzisiejszym poradniczku przypomnę Wam o 5 drobnych rzeczach, które zmulają Wasze smartfony. Oczywiście, wiem, zdaję sobie sprawę z tego, że dla wielu z Was te rady zabrzmią bardzo oczywiście. Ja się zgadzam. One są totalnie oczywiste do tego stopnia, że wielu z nas po prostu o nich zapomina, a jak nawet pamiętamy, to je lekceważymy, no bo to jest tak oczywiste, że ojej. No to zaczynamy. Po pierwsze, przejrzyjcie aplikacje. Przejrzyjcie aplikacje, jakie macie zainstalowane w waszym telefonie i wywalcie wszystkie, z których nie korzystacie albo skorzystaliście raz. Na przykład to są chociażby takie aplikacje konkursowe, że gdzieś tam braliście udział w jakimś konkursie, trzeba było pobrać apkę, pobraliście i zapomnieliście, a ona siedzi w waszym telefonie i zajmuje miejsce w pamięci. A wiecie, co się dzieje z pamięcią? Jak pamięć zaczyna się kurczyć, to i zaczyna się robić wolniejsza. Odinstalowanie niepotrzebnych aplikacji naprawdę przyspieszy wasz telefon, aż się zdziwicie. Regularne usuwanie śmieciowych plików i również czyszczenie cache'u niektórych aplikacji, szczególnie tutaj mam na myśli pliki zapasowe Facebooków, różnych innych social mediów, no i oczywiście przeglądarki internetowej. I tu płynnie przechodzimy do trzeciej rzeczy. Sama przeglądarka. Ile macie aktualnie kart otwartych w waszej przeglądarce, ha? No właśnie, to zajrzyjcie i zobaczcie, a czasem się zdziwicie. Bo nierzadko bywa tak, że w ferworze walki, przeglądając coś na szybko, otwieramy kolejną kartę, spoglądamy, co tam się wydarzyło i już jej nie zamykamy i to wszystko też spowalnia przynajmniej waszą przeglądarkę, a i cały telefon również zarazem. Zatem na chwilę wróćmy jeszcze do punktu drugiego, czyli usuwanie zbędnych plików. Polecam zainstalowanie, o ile producent waszego smartfona tego nie przewidział, zainstalowanie takiej apki do czyszczenia zbędnych plików. Ona również wykleje na przykład podobne zdjęcia, czy zdublowane pliki, czy niepotrzebne już instalatory aplikacji. W każdym razie, naprawdę, uwierzcie mi, warto i to też w dużym stopniu odmuli wasz smartfon. Podobnie zresztą jak zamykanie wszystkiego, co chodzi w tle, czyli to, nazwijmy to, czyszczenie RAM. No i to jest właśnie czwarta porada. Wywalajcie aplikacje pracujące w tle, czyli zajrzyjcie co jakiś czas tam do ostatnich aplikacji, bo na bank jakąś użyliście i zapomnieliście ją potem zamknąć, a ona też tam coś zżera tej pamięci i też wpływa na to, że wasz telefon działa wolniej. No i ostatnia, piąta rzecz, która zmula telefon, może też nie uwierzycie, ale widżety. Im więcej widżetów macie na ekranie, tym telefon chodzi wolniej. No i oczywiście wszystkie te rady, im macie starszy, im macie, nazwijmy to, słabszy smartfon, tym bardziej są dla was potrzebne i przydatne, bo wiadomo, posiadacze flagowców to takimi pierdołami, jak tam usuwanie rzeczy, smartfon się specjalnie przejmować nie muszą, przynajmniej do pewnego momentu. Natomiast użytkownicy smartfonów budżetowych, które mam tego RAMu i tej pamięci wewnętrznej, to mają tyle, co kot napłakał, no to już odczują tą poprawę działania telefonu, kiedy uwzględnią te 5 drobnych porad. I podkreślam, napiszecie pewnie w komentarzach, że facet gada oczywistości. Tak, ale to są właśnie takie oczywistości, o których wielu z nas zapomina, bo są zbyt oczywiste. No i już kończę, żeby was nie zanudzić. Zastosujcie te 5 drobnych rad, usuńcie te rzeczy, które są w waszym telefonie niepotrzebne, a zobaczycie, będzie lepiej. No i szósta taka rada, drobniusieńka na koniec, restartujcie co jakiś czas wasz telefon. To też mu niekiedy pomoże. I trzymajcie się ciepło. Życzę wam oczywiście, żeby wasze smartfony pracowały cały czas super płynnie. I żegnam was, zapraszając na kolejne filmiki. Servus!